Hej, cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Skorpio, to jest już 25 odcinek z Wiedźmina 2 Zabójcy Królów, edycja rozszerzona. W poprzednim odcinku nieciekawie się działo, ponieważ Vergen doszło do przeróżnych demonstracji odnośnie króla Stannisa, który jest uważany za winnego zatrucia Saski Smokobójczyń. Dlaczego? Tego nie wiem, tego nikt nie wie, ale tyle wiadomo, że niby on jest winny, a tak naprawdę jego winą był służący Stannisa, jakiś Olkan, kapłan, Bóg wie, kto to mógł być. Wow, fajnie. Ale mnie ten plakat zachęcił do działania. O, dobrze, że jesteś, Geralt. Rym do cudzie. Nie jestem poetą. No wiem, ale czasami masz niezłe pomysły. Ludzie? Dobre. Piszesz poemat dla nowej muzy? Lepiej. Układam hymn Vergen. Chcesz usłyszeć pierwszą wersję? Nie. Słuchaj. O Boże. Niech powstaną ci, co równość się im śni, co słysząc łopot sztandaru na wietrze do płuc chcą wciągać wolności powietrze. I pójdźmy razem. Stań się naszym bratem. Wybór jest w twoich rękach. Wybieraj więc zatem. Jak daleko zajdziemy w tym niezwykłym cudzie? Ramię w ramię i bok w bok. Elfy, krasnoludy, ludzie. Słabe. I jak ci się podoba? Rymuje się. Wymówił się. To już lepiej mów, co żeś wywęszył. Dobre, dobre. Zostałeś nadworną tubą propagandową? A wiesz, co mi się tu najbardziej podoba? Tu nie ma żadnego dworu. Ludzie są przy Saski dlatego, że chcą, a nie, że muszą, albo że tak wypada. Masz tendencję do popadania w skrajności. A ty masz tendencję do osrania każdej, nawet najwznioślejszej idei. Staram się patrzeć trzeźwo na świat. Ale dołączyłeś do nas. Prawda? W tej chwili jestem po stronie Vergen. Tylko się nie angażujesz, co? Vergen to nie dziewka, którą można wychędożyć bez zobowiązań. Staram się tylko uważać, żeby dziewka zwana Vergen nie wychędożyła mnie. Jednym słowem, pocałuj mnie w prawy półdupek, w lewy półdupek, byle nie w dupę. To jest twoja postawa. Zawsze jak widzę ten durny, romantyczny błysk w twoich ślepiach, wiem, że znowu będę musiał cię wyciągać z jakiegoś bagna. Naczniam na twoją pomoc. W okolicy są tłumy ludzi, krasnoludów, a nawet elfów, które wskoczą za mną w ogień. Obyś miał rację. Zauważyłem, że Jorvet się zmienił. Bo tutaj wszyscy się zmieniają. Oczywiście oprócz ciebie. Nie lubię takich zmian. Nie wierzę w nie. A ja wierzyłem. Dopóki nie zabrał dupy w troki i nie wyjechał pod jakimś mętnym pretekstem. Posiłki się przydadzą. Wierzysz, że wróci? Czas pokaże. Tyle to i ja wiem. Ja się pytam, jak sądzisz? Nie jestem wróżką. Rozmowy z tobą są bardzo pouczające. Ktoś go pouczył, Geralcie. Dobra, idziemy. Z tobą nie ma po co już gadać. Jakaś misja, bo tak nie wiem, dziwnie się czuję. Sporo się tutaj działo, tak jak powiedziałem. Jest sporo misji. No poszlibyśmy po jakieś już konkretne rzeczy. Zawal szczeliny. Zaraz pogadajmy z tą Filipą Eilhart. Chciałem pogadać. I pogadamy. Znajdziemy ją i po prostu powiemy, że już Vergen zapanował jakby taki spokój. No cóż, Stannis siedzi za swoje. Zasłużył sobie. Chociaż nie widzę w nim takiej winy. Więc ja uważam z góry, że on jest za bardzo taki półwinny, pół niewinny. Co wy... Boże, ty w życiu. Aha. Aha. No. Próbowałam namierzyć Triss, ale mgła zakłóca działanie megaskopu. Odebrałam słaby sygnał, jest gdzieś blisko, pewnie po drugiej stronie.
W obozie Kadwenczyków? Będziesz musiał przejść przez mgłę. Chyba żartujesz sobie. Tam jest pełno upiorów. Pomogę ci. Nieustannie skanuję pole bitwy. Pokieruję cię we właściwą stronę. Znajdę cię, gdy wejdziesz we mgłę. W takim razie do zobaczenia. Wciąż nie mamy królewskiej krwi. Wiem, Henselt. Potrzebujemy jego krwi, nie jego głowy. Ile razy mam powtarzać, że nie jestem królobójcą? No właśnie, ile ma razy powtarzać? Dobra. Przejdziemy przez mgłę, ale to chyba już za parę odcinków później. Najpierw powykonujmy już trochę zadań pobocznych, które żeśmy dostali od miejscowych. Zdobędź krew Henselta, to oczywiście w Kedwen. Znajdź miejsce mocy wskazane przez Cecila Burdona w pogoni za magią. Właśnie, to możemy jeszcze zrobić. Ale to trzeba będzie pójść do jakiejś Felicji. Jeszcze dalej pamiętam to, co żeś mi pisał. Coś tam u niej można kupić, tylko ja już zapomniałem też. Nie patrzyłem w komentarze przed nagrywaniem. Szczerze też mi się za bardzo nie chciało. O, już są. Tylko Filippa Eilhart może wejść. A zresztą zawsze tu byli Skojatel. Kurczę, jakby to słońce zaczyna trochę drażnić, ale no. Tylko bez żadnych sztuczek. O, dobra, to chyba jest ta Felicja, nie? Jest. I czekaj, co to u niej możemy kupić? Zaraz zobaczę. Bruksa, Bura Chorągiew. O, jest, to chyba o tą książkę chodził. Dolina Kwiatów, Pontaru. Zaraz u niej jeszcze coś znajdziemy. Gargulce, Garłacze, Żygacze, what the fuck, Harpie, Córy Wichrów. Jak zabić kaczerba? To wiemy jak. Zaraz znajdziemy istotę. Co tu masz jeszcze takiego? Na razie tutaj nic takiego pożytecznego nie wydaje mi się, żebyś miała. Ale zaraz znajdziemy. Fiorą. Które pojadą. Nie, to wszystko takie już schematy bardziej. Ta wielka potrójna. Dobra. No i to wszystko w sumie. Nie ma tu nic takiego, co mógłbym u niej jeszcze kupić. Same badziewie póki co. Ale chyba tą książkę o... Czym to było książka? Książka. O, 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 możemy jeszcze posprzedawać pewne pierdoły. Uuu, mamy jakieś elfie rękawice. Nawet ich nie zauważyłem. Zaraz zobaczę, co to za jedne. Medalion Filippi Eilhart. A no tak, dostaliśmy. Nasze... O, lepsze. Dokładnie. O wiele lepsze. Tak, no to zakładamy. Zarąbiście. Mamy nówki rękawiczki. Coś jeszcze takiego... Dla nas trafem. Trzeba będzie posprzedawać, tak jak powiedziałem, niektóre. O, nawet pasują te czerwone rękawice do pancerza Keirana. Szczerze? Mam gust. Wiemy. Dobra, ale my może coś jeszcze posprzedajemy, jakieś pierdoły, żeby nieco trochę zarobić na boku. A właśnie, masz tu schemat na kartacza. Kartacz, kartacz. Przydałoby się, bo ja chyba nie mam kartacza. No patrz, ona też nie ma. No to mamy, o, trofeum jeszcze z kaczerba. Też na sprzedaż. Mi się nie przyda. Gnijące mięso. No to zostawię. Na razie no nic ciekawego, żeśmy nie kupili, nie sprzedali. I jeszcze chyba u kogoś. Ebenezer Sigrid. Czekaj, ten to jest nie ten. Tyle tego krasnala jest. Naprawiasz zbroję, prawda? Prawda. Pracujesz tylko dla swoich? Nie tylko. Nie mówisz za wiele, co? Opowiadają, że ty jesteś mrukiem. Dobra, zobaczymy, co ty tam masz, kolego. O, jakieś zbroje, ubrania. A może się skuszę? Czemu by nie? Kurczę.
edilska skórzana kurtka, plus 14 zbroi, buty z utwardzonej, ciężka skórzana. Widzę, że nie, za bardzo tu nie widzę, żeby były jakieś... zbroje ze smoczej łuski, jakie drogie, ale jakie epickie, kurcze, nie, upiorę się i będę to zbierał. O kurczę, teraz to mamy naprawdę co do kupienia. Zbieramy na to i jak najprędzej kupujemy, bo z takiej drugiej zbroi nie będziemy mieć. Jedyna Vergen najlepsza. Kurczę, skąd ja biorę 3 kafle? Nie, 3,5 kafla. Jeszcze lepiej. Ale zbroi plus 17, żywotność plus 50. No, ale wagę ma ostro. No, ale my biedni, niestety, no. Po prostu bieda się rozprzestrzeniła nawet u Geralta z Rivi. No cóż. A masz tu jakiś schemat na te właśnie zbroje? Ile ma zbroje Drauga? Jeszcze lepsza. Kurczę, ile kosztuje ta zbroja z Drauga? Chwileczkę, to jest... To w ogóle jest słabe. Zbroja Drauga. Kurczę, tu jest epicko mocne. Utwardzonej skóry, esencja Drauga, dratewka, kawałek pancerza Drauga. O kur... Jeszcze droga recepturka, kuźwa. Nie, no nie ma co, no nie ma po prostu co. Zaraz, no trzeba coś znaleźć, żebym mógł sprzedać, żeby to się w ogóle jeszcze opłaciło, no. No po prostu nie mogę, no kurczę. Nie, zbieramy na schemat zbroi Drauga i po prostu jedziemy z tym koksem po prostu. Wzmocnienie ze skóry Endriagi, szukam tu jeszcze długie rękawice. Patrzam co tu jeszcze, diamentowe wzmocnienie, żywotność plus 9, 10, kurczę. Same zbroja Drauga, tak, będzie nasz cel, zbieramy na schemat i potem wyrabiamy sobie zbroję. Tylko na tym jeszcze więcej zapłacimy, okej. Zapamiętam sobie twoje imię, ma El, Elfiskojatel. A ty kto? Bogner. Ty jesteś Iskra. O, jeszcze jeden przyjezdny. Skąd przyjechałeś? Czekaj, nie mów, niech zgadnę. Z Temerii. Miałam to na końcu języka. Aha. Więc co cię sprowadza do Vergen? Zaczekaj, zgadnę. Interesy. Tak myślałam. A zajmujesz się... Jestem wiedźminem. No proszę. Rzadko widujemy tutaj wiedźminów. No widzisz. A właściwie co robią wiedźmini? Rozwiązujemy problemy. A ja akurat mam problem z chłopakiem. Ale nie takie problemy. Znalazłaś jego wnętrzności rozwleczone na ganku, a głowę kilka kroków dalej, bo ja zajmuję się takimi problemami. Zamknęła japę już. A, widzę, że nawet ma tutaj same głupoty. Dobra, same gówna. To mnie nic i tak nie sprzedam. No choćbym nawet nie wiem co zrobić, ale i tak bym ci tego nie sprzedał. Dobra. A tu ktoś jeszcze jest. Kto to? Nie można nawet pogadać. Szkoda. O, wiedźmin! O, kolejny. Świetnie się składa, mam coś dla ciebie. Co masz? My się znamy? Aż tak cię dziwi obcy wręczający podarunek? Ludzie. Egoistyczni barbarzyńcy. Nie jestem. Byłem ludziem. We Flotsam, gdy doszło do pogromu. Bierz i nie gadaj. Co dzięki. Tam masz? Cośmy dostali. Chwileczkę, muszę zobaczyć. No, takie gówno mi fundujesz. Idź, kurde. Kurde, naprawdę. Żeś nisko upadł, Deklu. A tu jeszcze coś dwaj. Dobra, nic tu nie ma. No nikogo tu nie ma, co bym chciał. Takiej konkretnej rzeczy, a wy... Damy lokaczka. Uważaj na siebie. Dobra, widzę, że już chyba nic nie wskuram. Dobra. Teraz idziemy do tego miejsca wskazanego przez Cecila Burdona.
już nic więcej nie zrobimy, bo już dość tutaj widzę, że się narobiliśmy. A będzie trzeba pójść przez kopalnię. Zobaczymy zresztą. Nie jestem dokładnie pewny, ale spróbujemy tak pójść, bo ja innej opcji nie widzę. A no właśnie, za niedługo zbliża się liczba 1200 subskrypcji. Idzie to i tak wolno, ale mnie to przynajmniej jakoś w jakiejś mierzy motywuje. Pozdrawiam. Ty gadasz z jakimś cieniem? Z kamieniem? Zabijałem już Reeve'ów. Dobra, też się cieszę. Tak, już jakieś dziecko Dauna do mnie przyszło. Cholera jasna. Już będę miał problemy. Okej, okay, chyba teraz dobrze idziemy, nie? Dobra, trzeba będzie wypić za Scotta. To najlepiej jak najprędzej. Wypijmy kota. Picie, bo żeśmy sobie ostatnio robili eliksirki. O, teraz mamy tyle kotów, że spokojnie przeżyjemy co najmniej pół godziny w jaskini. No to na jedną miksturkę wychodzi 5 minut, więc pół godziny bym tam wytrzymał. No i proszę bardzo, mamy naszego kota. Słońce mi jeszcze dalej przeszkadza, ale staram się uwagi na to nie zwracać. Aha, no to wychodzimy. Teraz jesteśmy po drugiej stronie Vergen, więc troszeczkę teraz akcji będzie. Ja bym powiedział, że wreszcie, bo przez ostatni odcinek, który był dwa dni temu, no nic się praktycznie nie działo. Tylko bardziej żeśmy pilnowali porządku na mieście, żeby już nie było tych wiecznych konfliktów zbrojnych i nie tylko. Dobra, przechodzimy sobie dalej. A to żeśmy chyba niepotrzebnie użyli tego kota. Aj, o proszę. Tu jakieś niedobity. A, to są... O, Kedweńscy! A, to coś trzeba tępić. Chodźcie tu. Jebut! Już pozbaw. O kurde, trochę was tu jest. Ale... Ale myślę... O, jak mi tu słabo walą. Aha, to jest znak Irden, a ja chcę Arda. Ard, kurczę. Dobra. Aj, weszłem w pułapkę jeszcze. O, aj, uważać, trzeba uważać. Kurde, no. No chodźcie tu, panienki. W gedweńskich zbrojach. Takie kozaki z was to zapraszam. No, z życi to ty sobie możesz zrobić, kurde, zupę z yonder. Łoż ty. Jeb już po tobie. Poszło. Au. Ale dobra, ja i tak jestem na to strasznie odporny. Udło. Jak dostaję. O ty. Ty patrz, obronił ten ciężki atak. Zrobił to. Bo było go stać na to. O ty. Kurde. I tak walczą dzielnie. Jak na kedweński. Dobra, ty padłeś. Ty tak zaraz też padniesz. Aaaa! Jeb! Jak dostaje kolega. O, chyba już ruszył. Jeb ci. Trzeba od tyłu takich bić. Ty, strzelają we mnie. Kurczę, nie poddają się. Dekle. Tamte, o, tego kusznika bym tu zlikwidował. O, właśnie. O, ty bez problemu padniesz. Dziękuję. Już mnie tu przynajmniej nie będzie odstrzeliwał. Jeb ci. Au, no to żeśmy teraz dostali. No. I no, o, padłeś, dziękuję bardzo. No i już pod was. Dobra, dawajcie tam jakieś klamoty. Ja sobie to i tak wszystko jakoś, nie wiem, pozbieram. O, czarny kedweński miecz, może macie.
Już Geralcik przeciążany, bo kurczę, zobaczył. Jaki mieczyk bierzemy do zamiany. A to gówno nie wiem, najwyżej sprzedamy. Ale ten topór to ja bym to wyrzucił w pizdu. No nie, dalej będę przeciążony. No coś muszę wypieprzyć. Nie ma wyjścia. Zaraz coś wywalimy. Te nożyki bym powywalał. Tak, te nożyki w ogóle mi tu nie pasują. W ogóle dla mnie jakieś gówno i nieporozumienie. Te potrzaski też w sumie powywalam. W ogóle mi tu niepotrzebne. I już trochę miejsca mi się porobiło. Coś jeszcze bym wrzucił. Ale raczej bym już to zostawił. Jednakże. O, mamy teraz lepszy mieczyk. Damy do niego jeszcze jakieś wzmocnienia. Jak mamy oczywiście. Runa ziemi. Zaraz. O. Osełka do miecza nie, bo to jest tymczasowe. I te olejki też również są tymczasowe. Możemy dać tylko runy ziemi i księżyca. Aha. Okej, to dajmy do tego miecza. I... krasnoludzkie... co? Odajmy jeszcze raz żywotność. Albo, żeby było sprawiedliwiej, premię do obrażeń od znaków. Dobra, i zajebiście. I nasz miecz ma już wzmocnienia. Czarny kedweński miecz. Ta broń będzie nam teraz służyła, na pewno nie na długo, ale przynajmniej będzie miała jakieś swoje dni. No, te gówna powyrzucałem, bo to mi się tylko bałaganiło niepotrzebnie. Dobra, idziemy. O, już mamy niedaleko cel misji. Już niedaleko. Niemalże blisko. Zaskocz sobie, Geralcie. Za jakąś minutę ci się już ten kocik zgasi. O proszę, teraz potworki. Czyli wiedźmiński miecz. Mieczkę! Jeb, zdążyłem! Jebut! Dostałeś. Ty, przestali mnie nagle atakować. Co za szuje. O, chodźcie tu. Takie jest was, kozaki. A potem uciekacie, już po pierwszym uciekali. Kurczę, myślałem, że pokonają sobie takiego jednego wiedźmina. Nie ma bata. Dobrze, my to w ogóle idziemy, czy my się kręcimy w kółeczko? Nie, tu już się nie dostaniemy. W ogóle, jak to na mapie wygląda? No kurczę, na mapie to już powinno być widoczne i powinniśmy już się tam dostać, a tak to my nie wiem, co my odrabiamy. Chwileczkę, może trzeba właśnie iść górą. Zaraz znajdziemy jakąś drogę do tego. Bądź nie. Nie, zobaczymy, ale raczej nie za bardzo ja to widzę. Zaraz to się zobaczy, przekona. O, już widzimy wszystko w normalnych barwach. Żebym zrobił po prostu błąd. To niech sobie leży, bo ja tego nie będę brał. Chwileczkę. Nie, no właśnie, chyba żeśmy zrobili błąd, żeśmy na dół zeszli. Niepotrzebnie trochę. I teraz jak my mamy się dostać tam na górę? Zaraz możemy znaleźć... A, bo to może być i na dole. Proszę bardzo, dobra. O, chyba sobie już nawet przypominam to. Tak powolutku. Przypominam sobie te ruiny. Chwileczkę, to można zgasić. To można zapalić. Okej, trzeba być teraz czujnym. Pamiętam, że tutaj są upiory. Więc wiecie, moje oko się nie myli. Ta! Pamiętam te ruiny. Dokładnie. No już mi tu nic nie jest obce. Tu mogę użyć znaku art. O, proszę bardzo. Zapal światełko. O, proszę. I już mam upiory. A one są tutaj banalne. Więc jak na nasz level... O, teraz w trio się bawimy. Dobre. O kurde. Trochę walą.
O kurde, więcej ich jest. Więc zabawy jest cholerę. No ale dla mnie to już jest taki banał. O proszę, szybko padły cztery upiory. O, co to dla mnie? Ja trzeba rozwijać te ciałka. W nich zawsze coś tam było, pamiętam. O, oreny, tu się możemy wzbogacić, no. Znaczy nie na tyle, żebyśmy byli milionerami, ale coś tam znajdziemy zawsze. O, 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 i widzicie, i kolejny upiór z tych ciał. Proszę, padło mi to, zdechło mi. Już jeszcze coś? Czy będzie już cichutko? Esencja śmierci. A mógłbym, nie wiem, tak przeszukać, żebym mógł, nie wiem. A nie, to wszystko mi bierze. Zobaczymy, jakie to jest trofeum z upiora i jakie ma właściwości. Obrażenia plus 6, a jakie jest nasze trofeum obecne? Trofeum z czego? Z Kairana, żywotność plus 50, to nie, to nam się nie opłaca, ale możemy wziąć, sprzedamy najwyżej. Bierzemy to, co po prostu nam się przyda. Tu mamy kolejne ciało do rozwinięcia. Pobawimy się trochę w tych ruinach. Odcinek jak zwykle znowu będzie długi. Wiem. Nie powinien być, ale będzie. Dlatego, bo mam czas. No patrzcie, w niektórych trzech ciałach nic nie ma. No i to mnie burzy czasami. Ale no cóż. Nie możemy wyczekiwać od ruin wszystkiego. Ale też i niczego. O proszę, kolejne ruiny, w których no, niestety nic tu nie ma. Trzeba dobrze się spoglądać. Tu coś jest, tak, ja to wiem, ja to czuję wręcz, bym powiedział. A ciało jakieś nie ma, niestety. Dobra, idziemy teraz tutaj. Przeszukamy całe ruiny. Najlepiej będzie. Duo upiorów. Udłoch. Dobra, damy sobie tutaj doskonale radę. A, wykończenie piękne. Jebut, poszło. Udłoch. O kurde, przyszło kolejne. Czyli nie odpuści tak łatwo. O, 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 już się rozgrzały upiorki. Ale dostajesz takie ostre lanko. O, proszę. No, nie ma tu cacania się z wami. Okej, bierzemy te gówna. Dobra, rozwijamy oczywiście. Coś będzie na pewno. Żelazny pierścień, czyli syf. Ale sprzeda się ten syf. No i kolejny upiór. Jak to by inaczej? No patrz, walnął mnie. A ja normalnie nie mogę. Ale tak to szybko zdycha. Przecież ja to rozciacham jakieś 5 sekund. I się to po prostu poddaje. Esencja śmierci. Gnijące mięso, o, czyli przynęta, dobrze. O to chodzi. Coś jeszcze, jakaś droga następująca. Dobra, rozwijamy. Dużo upiorów, dużo expa. Ty kurde, o, to mi nie pasuje trochę. Nie, trzeba tu uważać. I to ostro. Czemu ten upiór leży? Jeśli mógłbym wiedzieć. Zbugował się chyba, albo zginął już. Nie wiem zresztą, jak to z tymi upiorami jest dokładniej. Ale tak dziwnie się złożył. Co najważniejsze, że szybko się złożył do tego. Dobra, bierzemy, co tam masz. Dratwa, sieć rybacka. O, takie pierdoły się mogą jeszcze przydać. Nie ma co. Okej, co w tym jest? A, czyli składniki. Dobrze, w sumie przydadzą się. Jeszcze wrócimy się, bo wiecie, tam gdzie pójdziemy, tam już jest cel misji. A my tego, wiecie, nie chcemy od razu robić. Najpierw trzeba to dobrze spenetrować.
żeby nie było potem żadnych niedomówień, że o czymś zapomnę. Okej, już wróciłem. No ja oczywiście z pośpiechem od razu wczytuję nagrywanie, a tu kurczę zapominam, że pod F9 też mam wczytywanie gry. No i oczywiście musiałem teraz to wszystko jeszcze raz przejść. No ale dobra, już jesteśmy tutaj. Tak jak mówiłem, no dokładnie nie jestem pewny tego, jak długo jeszcze będziemy ciągnąć fabułę Geralta, ale oby nie na krótko też, bo chciałbym się zapoznać na 100% z historią Geralta w drugiej części, tym razem ścieżką Yorveta. No i jakoś to wyjdzie. Zresztą ja już zapomniałem, co ja mówiłem tam w poprzedniej połowie materiału, która mi przepadła. Okej, rozbijamy kolejne zwłoki, ale oczywiście upiory nie śpią, też atakują. Ale my tu naprawdę jesteśmy na takim koksie, że teraz to już gówno, no co nam zrobi. Chociaż nie warto lekceważyć wroga. A, chciałem coś wziąć, ale widzę, że nici z tego. Kolejny upiór. Kurczę, no nie odpuszczają dziady. Dziady, no właśnie, bardzo brzydki. Dobra. Padło. Dobra, tu jest ofiara ostatnia. Przeszukamy ją. Aby też miała jakiegoś upiora w sobie. Dobra, pusto. Ty. Czy to nie jest jakiś elf przypadkiem? Dobra, to było dziwne. Okej, możemy już iść tam, gdzie właściwie powinniśmy. Tak, tu byliśmy. Ty, tu jeszcze nie byliśmy, dobra. Ty kurde, dziadu. A, jakie uparte. Ty mnie tu nie bij, bo i tak zginiesz marnie zaraz. Poszło, widzisz. Ale niektóre mocno biją. Niektóre mogą mocno bić. Myśmy tu nie byli przypadkiem. Lol. Dziwne. Bardzo dziwne. Myślałem, że ja tu byłem. No chyba, że już to wiecie, jakoś pominąłem. Kiedy musiałem po nagrywaniu, poza nagrywaniem, no wiecie, dojść z powrotem tutaj, ale szybko to zrobimy. Będziemy mieli. O! A dlaczego znowu żeśmy podnieśli schemat pułapek na harpie? Na co mi to? Jeśli mogę wiedzieć. No i Geralcik już jest przeciążony. Kurczę, jak mnie to zaczyna już irytować, to wyrzuć. Nie wiem, no chyba zaraz każę mu coś jeszcze wyrzucić, żeby się tyle nie nosił tego badziewia. To mnie zaczyna naprawdę już wkurzać powolutku. Dobra, jeszcze nie jesteś aż tak przeciążony, ale ty uważaj, Ge. What? What? Jak to? Jak to w ogóle możliwe? Okej, dobra. Tego nie było. Okej, idziemy teraz tutaj, w końcu. Zobaczymy, co tu nas. Ty i czego tu chcesz? A to jest chyba ten dół. O kurczę. Będzie zadawał pytania. Eckhart Hennessy, chorąży Burej Chorągwi, najlepszej formacji, jaką zrodziła getwejska ziemia. Zamknij się. Dobra. Ty mnie nie pamiętasz, ale ja ciebie owszem. Skąd niby? Służyłem w Burej Chorągwi. Wrzesz! Walczyłem pod jej sztandarem i pod Brenną i pod Wergen. Bitwa pod Brenną. Nordlingowie ramię w ramię przeciwko czarnym. Redańczycy pod Deruiterem na prawym skrzydle, na lewym Temeria z naczelnym wozem Natalisem. Piękny to był widok, nieprawdaż? Mhm. Masz rację. W jedności siła. Kłamiesz! Nie jesteś z Burej. O kurde. Zginiesz! Shit. Dobra. Trudno. Zginiesz! Sorry, że nie skorzystałem z twojej rady. Ale ja w ogóle był to ten duch, o którego ci chodziło, ale
łatwiej będzie mi go już zgładzić. Widzicie, jak ja tu cisnę, ja mogę komentować, mogę go jechać tak pół dnia. No, jebut. A jakie wykończenie poszło z tego ducha. O, i jeszcze level up. No, jest sztandar, pięknie, mamy już sztandar. Zarąbiście. Symbol śmierci wykonany. To jeszcze przeszukamy te duchy, tego nie ominiemy, spokojnie. Okej, druciany sznurek. Tu coś będzie jeszcze, czy lipa? Dobra. No i ja podziękuję już temu duchowi. My wracamy. Bo już nas nic nie trzyma, raczej. Więc oddamy to, co po prostu się należy. Ale czemu to się zawaliło tutaj? Tego jeszcze nie było. I to mnie to najbardziej zastanawia z tego wszystkiego. What the fuck is shit that happened? Okej, oddajemy sztandar. No, misja była przyjemna, epicka przede wszystkim. Chwileczkę jeszcze rozdamy talent. Właśnie, żebym nie zapomniał. Jebut, zmysł walki, zmutujemy to jeszcze jakoś, żeby wiecie, było epicko. Dajmy sobie ten mutagen, dziękuję. I będziemy to mutować. Tego już nie możemy zmutować. No i pięknie się zmutowało to wszystko. I teraz trzeba znaleźć miejsce mocy wskazane. No to chyba byliśmy tu, nie? Bo ja już sam nie wiem. Chwileczkę, w ogóle jak to na mapie wygląda? Aha, tego tu w ogóle nie ma, dobra. Czyli żeśmy chyba w ogóle zrobili całkiem inną misję, nie odnoszącą się do tej misji, ale w sumie mnie to tam nie przeszkadzało. Zrobiłem to na ślepo całkiem. Nie wiedziałem w ogóle, że tak ma być. Ale no cóż, przynajmniej zrobiłem. Mam o kolejną misję mniej. No to skoro tak, to dziennik. I zaraz, to jest chyba sztandar wieczna bitwa, ale dobra. To może zakończymy już tu odcinek, żebyśmy po prostu tego nie przedłużali zbytnio. W ogóle tu się da dostać? Przynajmniej tyle bym chciał wiedzieć, bo wiecie, dostać bym się tutaj chciał, tylko jak? No właśnie, jest ta wieża. Tutaj mamy zejście, ale to nam nic nie daje w zupełności. Tu tylko zaskoczymy, to w ogóle będzie głupota. Dobra, tu skończymy już odcinek i w następnym odcinku będziemy po prostu dalej tutaj rozkminiać tą misję. No mamy to miejsce mocy znalezione, wskazane bardziej przez Cecila Bourdona, ale w ogóle nie mam drogi do niej. Dlatego dziękuję wam bardzo za obejrzenie 25 odcinka z Wiedźmina 2 Zabójcy Królów. I jeżeli wam się spodobał odcinek, nie zapomnijcie ocenić, skomentować i zasubskrybować. No, no i patrzcie, kręcę się w kółko i nic z tego nie mam praktycznie. No tu się nie dostanę, trudno. Dobra, tutaj pod tą skałą pożegnamy się. Trzymajcie się, na razie, yo.